Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej wędkarskiej przygodzie. Tym razem przygoda z Pławikowa. Jest już popołudnie, od rana praktycznie cały czas lało. Na szczęście teraz przestało. Dlatego postanowiłem przyjechać i z popołudnia spróbować sobie połowić na spławiczek. Także żeby już nie przedłużać, później sobie pogadamy, a najpierw rozrabiam zanętę, przygotowuję stanowisko i zaczniemy sobie łowić. A najpierw zobaczcie sobie miejsce, w którym będziemy siedzieć. Tam, gdzie widzicie rzeczy, tam będziemy mieli stanowisko. Tutaj są bardzo fajne takie trzciny, zarośla. Więc gdzieś tutaj zaraz, myślę, za tymi trzcinkami będziemy sobie stawiać spławiczek i próbować łowić. Bardzo fajne i ciekawe miejsce tutaj, tak jak patrzę. Dzisiaj rozrobimy sobie zanętę Profesa, seria Optima, pikantna czekolada. Zanęta opisana na takie gatunki ryb jak leszcz, płoć, karplin, karaś, także bardzo uniwersalnie. Tak pikantno na słodko. A jeszcze później, jak już będę miał rozrobioną zanętę, wrzucimy sobie parę kulek do wody, to jeszcze sobie luzem wrzucę trochę tego peletu. Ten pelet jest przeznaczony do metod Federa, ale nic nie szkodzi. Ja go po prostu nie... On jest lekko nawilżony, ja go nie będę dowilżał. Tylko po prostu tak luzem postaram się troszeczkę go też wrzucić w miejsce łowienia. Będę tutaj łowił zaraz za trzcinami, więc z powodzeniem dorzucę do tego miejsca. To jest pelet 2 mm z przeznaczeniem lin karaś. I zobaczymy. Po rozrobieniu każda zanęta musi sobie trochę odstać, wchłonąć wodę. Dopiero po kilkunastu minutach będziemy tak naprawdę wiedzieli, czy dobrze ją rozrobiliśmy. Więc wstępne nawilżenie mamy za sobą. Czekam, aż zanęta dojdzie, ja rozkładam stanowisko. Dobra. Najpierw wędka. Rozłożymy. Dobra, przyłożymy sobie mniej więcej, gdzie będziemy siedzieć. Tak, żeby nam się tutaj dobrze wszystko obserwowało. I dajemy pod póreczki. Bierak, jakby nam się trafiło coś dużego. Dobra, i sprawdzamy, czy masa zanęta jest już odpowiednia. Troszeczkę ją dowilżę. Nie za dużo. Dobra, no i teraz możemy kleić kulki i wrzucimy sobie kilka ich do wody. Tak jak mówiłem, będę łowił tutaj tuż za trzciną. O. I teraz jeszcze pelet. Tak jak mówiłem, ten pelet dedykowany jest do metod Federa, ale nic nie szkodzi, żeby można nim trochę sobie podnęcać. Tutaj już tak troszeczkę dywanowo. Po prostu posypiemy. O, rozrzucimy tego trochę. No i co, wszystko mamy przygotowane, zanęta wrzucona, pelet wrzucony, także miejsce zanęcone. Ja zaczynam łowić, na hak idzie dzisiaj kukurydza, czyli naturalna przynęta. Kukurydzą nie nęciłem, chcę, żeby ona właśnie na tym haku mi się odróżniała od całej reszty i mam nadzieję była takim kuszącym kąskiem dla ryb, które miejmy nadzieję zaraz tu przypłyną. Zaczynamy łowić. Trzeba po prostu z boku bardziej rzucać. Sobie ustawię hamulec. O, mamy już pierwsze branie. Spławik poszedł. Płoteczka. Zdęga. Ops. O, fajna zdęga.
Piękna ryba. Coś tam znowu się dzieje na spławiku. Co mnie tam przytapia. Jest! Ale też nieduże. No teraz płoć. Tym razem płoć. Niestety to drzewo mi trochę przeszkadza. Razem ładna płoć. O, widać, że w zanętę bardzo szybko weszły ryby. Nie zdążyłem się porelaksować. Wypuszczamy. Opa. Widać, że początek dosyć ciekawy. Bardzo szybko ryby zareagowały. Praktycznie nie minęło 5 minut, jak to się a już. Już jest jakaś zdręga, już jest jakaś płoć. Zestaw, który dzisiaj tutaj używam, to jest zestaw, który zazwyczaj używam łowiąc na spławik na wodach stojących, na jeziorach czy też na starorzeczach. Nie należy on do zestawów najdelikatniejszych, dlatego trzeba liczyć się z tym, że czasami na tego typu zestaw nie będziemy łowili bardzo dużo ryb, ponieważ te najmniejsze będą nam się najzwyczajniej w świecie od tego odbijały. Tutaj jest haczyk szóstka, więc też nie najmniejszy, więc jakieś te najmniejsze płoteczki czy wzdręgi, no zwyczajnie albo nie będą się zapinać, albo to wszystko będzie te ryby odstraszać. Tutaj mam spławik 2,5 gramowy, żyłkę 0,20, na przyponie mam 0,16 bądź 0,14. Wszystko to mam obciążone w ten sposób, że po prostu przy krętliku całe obciążenie mam skupione. W tym przypadku akurat oliwka przelotowa, czasami gdy tego wymaga, aby ten spławik trochę jeszcze dociążyć, to daję sobie tutaj malutką śrucinę. Po prostu oliwkę dobieram tak, aby mi leciutko tego spławika nie dociążała. I wtedy sobie ewentualnie tą malutką śrucinką tutaj jeszcze to wszystko dociążam. Tu mam akurat samą oliwkę, ponieważ no akurat zdarzyło się tak, że ta oliwka mi ten spławik idealnie wyważyła. Tutaj mam jeszcze taki stoperek zabezpieczający, no i krętlik, do którego przymocowany mam przypon. Tak jak mówiłem, żyłka 0,14 bądź 0,16, haczyk numer 6, na końcu kukurydza. Dlaczego decyduję się na taki zestaw? No, ja generalnie średnio lubię łowić na takie bardzo delikatne zestawy, nawet jeżeli oznacza to, że będę łowił bardzo dużo ryb, ale one będą jakieś malutkie. Wolę nastawić się na grubszego zwierza i ewentualnie łowić trochę mniej, bądź nic nie złowić. Ale jak już złowię, no to mam nieporównywalnie większą radość. Dlatego no, na tym zestawie jestem w stanie wyholować i dużą zdręgę, i dużą płoć, ale również i bardzo ładnego lina, które w tym zbiorniku się znajdują. I mam cichą nadzieję, że dzisiaj również będziemy mieli z nim kontakt. Na bardzo delikatny zestaw miałbym problem z wyjęciem takiej ryby, bądź nie byłbym w stanie po prostu takiej ryby wyjąć. No, przeznaczenie tych delikatnych zestawów jest trochę inne. Ja tutaj nastawiam się, że tak powiem, trochę grubiej. Zresztą, no, tak jak wiecie, na Wiśle nawet, jak łowię na przystawkę, też zwykle nastawiam się grubiej, bo przystawkę też można odchudzić tak, żeby łowić mniejsze ryby, żeby nastawiać się na mniejsze ryby, żeby łowić je skutecznie. Ale ja wolę po prostu grubiej i czekać na te większe okazje. I podobnie, jeżeli chodzi o wody stojące. Dorzucimy trochę zanęty. Delikatnie jeszcze trzeba dowilżyć, bo już mam przeschło. I jeszcze parę garstek peletu. Tutaj powstaje pytanie, skoro nastawiam się na grubo, dlaczego używam zanęty? Bo moim zdaniem nie do końca jedno wyklucza drugie.
Generalnie jest tak, że jeżeli nastawiamy się na łowienie właśnie na tak zwane grubo, na duże ryby, to powinniśmy na grubo nęcić, ale to nęcić ileś albo ileś naście dni, przygotować tą miejscówkę. Ja niestety nie miałem na to czasu, więc przyszedłem w miejsce, które kompletnie nie było przygotowane. I tej zanęty używam po to, no żeby trochę tego aromatu gdzieś tam w tej wodzie się rozniosło i ewentualnie tą rybę szybko na to miejsce mi tutaj przyciągnęło. No taka jest rola zanęty, aby szybko i skutecznie ryby przyciągnąć i zatrzymać na łowisku. Liczę się z tym, że za tą zanętą przyjdą również mniejsze ryby, bo tak się zwykle dzieje, no ale mój zestaw jest taki, który no raczej właśnie tak jak wcześniej mówiłem, te małe ryby będą mi się odbijać. Ale poza tymi małymi mam również nadzieję, że ściągnę te większe. Stąd między innymi też ten pelet. No pelet jest trochę grubszy. Nie jest to może nie wiadomo jak gruby pelet, no ale tak sobie to na dzisiaj wymyśliłem. Oczywiście gdzieś tam jest plan przygotowywać sobie to miejsce i nęcić grubo ileś dni, ale zwykle ja mam z tym problem taki, że jak jakieś miejsce zacznę przygotowywać, to później nie mam czasu na nie usiąść, albo pojawiają się inne plany i to nęcenie idzie w błoto. O, mamy już ładne branie. Spławik jedzie. O, i taka. Opa. Jest to piękna płotka. No jak widzicie, no te mniejsze ryby ops, też biorą na ten zestaw. O! Poleciała do góry. Mniejsze ryby też na to się zapinają. Ale te zupełnie malutkie, takie co no, zwykle łowi się na bata, gdzieś takie tam te uklejki, małe wzdrążki, małe płotki. Ja nie chcę tego łowić. Dlatego używam trochę grubszych zestawów. O, jakiś czas nic się nie dzieje, więc tutaj mam zestawik, jak widzicie. Jakiś czas nic się nie dzieje, więc pójdziemy sobie tutaj kawałek zobaczyć, bo tu jest bardzo fajne miejsce moim zdaniem. I tam przy tej trzcince, tak jak widzicie, byłoby naprawdę świetnie. A myślę, że tam jest tak dosyć linowo przy tej trzcince. Niestety, woda jest dosyć wysoka, więc z tego co widzę, no, to my tutaj daleko nie wejdziemy. Zaraz sobie to sprawdzimy, bo nawet jeżeli byśmy tam weszli, to i tak trzeba by łowić ze stojaka, ale może miałoby to jakiś sens, jeżeli ryby tam by brały. Chociaż wydaje mi się, że tutaj by trzeba w tym roku łowić z długich butów, jeżeli już. Tutaj niestety jest jeszcze taki problem, że o, zaraz nade mną są drzewa, więc pewnie byłby problem, ale miejsce jest przeurocze. No w tym roku trochę więcej pada, więc tej wody jest wszędzie trochę więcej. Tutaj na tym zbiorniku też ona od zeszłego roku bardzo mocno poszła do góry. Generalnie to dobrze. Jest branie, bardzo długie branie. Podniosło spławik i czeka. Coś tam czasami delikatnie go tąpnie. Nie jest to jednak taki typowy odjazd do zacięcia. No, coś tam przytapia, no ewidentnie coś tam się bawi. Zobaczymy jak to branie się zakończy. O, położyło. O. Płotka. No jest taka. A jak widać, nie za wielka, zabawowa, ale jest. I do wody. Branie co najmniej takie, jakby to była nie wiadomo jaka ryba. Bardzo długie. Ale i tak bywa. Kolejna taka. Teoria
odbijania się małych rut nie bardzo coś zadziałała. O! Taka tam, ale frajda jest to. Coś nam jedzie. O. Trochę wyczekam, żebyście mogli to obejrzeć. Coś tam się bawi nam tą kukurydzą. Pytanie, co to jest i czy nie zostawi zaraz. No tak coś wygląda na to. Pewnie mała rybka, nawet nie ma... Nie jest na tyle duża, żeby tą kukurydzę połknąć. Albo większa. Tylko coś jej nie pasuje w tej kukurydzy. A tak jak widzicie, tak, takich tutaj zabaw z tym spławikiem to praktycznie cały czas coś się dzieje. Ale to tak jak mówię, to są prawdopodobnie małe rybki. No, a teraz coś nam wykłada ten spławik, więc chyba trzeba ciąć. No i właśnie. Najmniejsza. Nie taka tam najmniejsza znowu. A gdzieś tam pomiędzy trafią się takie średniaczki. A zabawa jest. I do wody. No, także praktycznie coś tam się cały czas dzieje. Fajnie, o to chodziło. Nie ma póki co rekordowych okazów, ale jest zabawa. A o to w tym chodzi, żeby była zabawa. Dobre jest w tym wszystkim to, że wiem, że w tej wodzie są naprawdę bardzo ładne ryby. I to jest jakby cały sens. Siedzieć nad wodami, gdzie albo nie wiadomo, czy coś jest, albo w zasadzie nic tam nie ma, no to nie ma sensu. A tutaj przynajmniej wiemy, że jak nie teraz, to kiedy indziej. Wiadomo, że większe ryby trochę trzeba bardziej wypracować. Może czas się wziąć po prostu za regularne nęcenie. Poprzyjeżdżać tutaj trochę. Po prostu sobie te ryby... No, w jednym miejscu to może nie, bo nie powinno się nęcić, przygotowywać miejsca w jednym miejscu, bo czy w jednej miejscówki, bo tak naprawdę jak dobrze ponęcimy, przyjedziemy, a będzie zajęta, no to nie mamy żadnej alternatywy. No minimum te 2-3 miejsca to uważam tak jest rozsądnie, żeby sobie nęcić. Nawet jak ktoś nam zajmie, to mamy zawsze drugie miejsce, tam możemy ich połowić. I tak to zawsze polecam robić. Wajce zamieszania. A udawała lina? To nie takiej małej, nie kręcić. Tutaj. O kurdeś. O i taki maluszek jeszcze. Coraz mniejsze. Rybka końca dnia. O.
No, już chyba lepsze coś. Coś lepszego, nie? I zaraz w te trzciny, jak mi pójdzie. I tyle w temacie. No była fajna, duża ryba. Niestety zestaw cały wytrzymał, ale spięła się z haka. Trochę ją tutaj musiałem siłowo pociągnąć, bo już zaczęła mi iść tutaj w lewą stronę w te trzciny, w te zarośla. I tak chciałem ją trochę przytrzymać i z tej strony ją tutaj wyciągnąć. Już zaczęła mi fajnie na wodzie chodzić i niestety się spięło. No tak bywa. Najważniejsze się ręce trzęsą, że są emocje. Jeszcze co prawda już słonko schowało, nam się za chwilę zajdzie nam za horyzont, ale jeszcze chwilę połowie tutaj. Zobaczymy, może coś się wydarzy. Podbierak złożyłem. Pięknie poszedł. Będziemy kończyć na dzisiaj już tak z wnętrza samochodu, bo szybko się zwijałem. Jak słyszycie, pada deszcz, także w ostatniej chwili akurat się ściemniło, także i tak był już czas do tego, żeby się zwijać. Podsumowując, całkiem fajny dzień, nie było może jakichś wielkich okazów, ale praktycznie cały czas coś się działo. Wiele z tego może nie widzieliście, bo to były jakieś tam brania. Prawdopodobnie tej drobnicy już tego nie nagrywałem, ale cały czas tym spławikiem coś bujało. Na koniec dnia jedna ryba zerwana, podejrzewam, że to też był karpik. No i drugi karpik wyholowany, także fajnie, no na taki zestaw, taka ryba, no to już cieszy. Tymczasem co? Zostawcie oczywiście komentarz pod filmem, zostawcie oczywiście łapę w górę. No i widzimy się w następnej przygodzie. Czy to będzie spławik, czy znowu metod feeder, czy może spinning, tego jeszcze nie wiem, to raczej planuję na bieżąco. Także zobaczymy. Pozdrawiam gorąco i serdecznie. Do zobaczenia.